Hello guys! Welcome to Tomb Raider Chronicles. Tak, postanowiłem przywitać się jak taki typowy angielski zagrajmy, gdyż ostatnio dość sporo oglądałem angielskich zagrajmy wy. Więc tak dla odmiany. Postanowiłem się tak przywitać. Dzisiaj przechodzimy level Colosseum. Mam ze sobą wiejskie ziemniaczki. Co prawda kupiłem je w niedzielę, natomiast dzisiaj je jem, gdyż wtedy miałem taki niesmak w ustach, że nie chciało mi się nic w ogóle jeść. Smak chipsów to cebulka z ogórka. Sorry, I'm sorry. No tak to jest, jak się czyta szybko i nie patrzycie na litery. Więc smak to jest cebulka z ogródka, żeby ktoś nie myślał. No ale to się wytnie, to był taki malutki fail. Okej, to jest próba numer 2 nagrania tego, gdyż na próbie numer 1 pojawiły się pewne problemy techniczne. No niestety. Leć! Nie! Okej. Fail number one zaliczony. Tak, macie te swoje wymarzone faile. Mówicie, że mało failuje, więc bardzo proszę. Tak, ostatnio dość dużo dostałem komentarzy. No może nie po tym let's playem, ale z Harry'ego Pottera, że mało failuje. Tak więc postaram się wam bardziej failować. Jak skoro tak bardzo chcecie faile, to dostaniecie je. Herbatki, łyczek. Jak widać, wezół już nadal aktywny. Chociaż nie sądzę, żeby w czasach tych był ten wulkan aktywny. Natomiast, tak jak mówiłem na poprzednim levelu, czy ja włączyłem stoper? Halo? Tak. Tak jak mówiłem na poprzednim levelu, Lara przyniosła się jakby w czasie, więc dopiero jak dostanie to, co chce, to powróci do swoich czasów. No bo tutaj spotyka takich nietypowych przeciwników, których nie spotyka się już w dzisiejszych czasach. Okej, tutaj mamy pierwszego przeciwnika tego levelu. Lwa. Jak widzicie, jest on ładniejszy niż ten lew, który wyglądał... niż ten lew, który był w Tomb Raider 1. Okej, tutaj właśnie pojawiły się te problemy malutkie techniczne, gdyż gra mi zaczęła wariować, klaski zaczęły spadać i dźwięk z gry i mój głos się nagrywał. Coś podobnego jak w Still Life problem. Okej, tutaj mamy Lary, którym nie udało się przeżyć. Na pewno lew, który je zjadł, musiał zaspokoić swój głód. Tak mi się przynajmniej wydaje. Chociaż może nie, bo jeszcze chciał zabić Larę. Lwie, zdychaj. Okej, udało się. Kolejne Lary, którym nie udało się przeżyć. Wiecie co? Ja nie słyszę dźwięku z gry. Bo ostatnio był gość, sobie już ściszyłem. Tak, daję na fulla dźwięk z gry. Dobra, teraz jest za głośno. No i ja nic nie słyszę. Chyba że znowu te problemy do mnie przyszły. Okej. Wchodzimy na górę. Ja jeszcze zobaczę, ile się nagrywa. Kurde. Dostałem na Mikołajki o, tu nie Lara. Etui do telefonu. No i mi zaczyna się te etui psuć. Gdyż ono jest takie na rzepę i ta rzepa mi zaczyna odpadać. No właśnie. Tu jest jeden z tych przeciwników, o których wspominałem. Glawiator. No, w dzisiejszych czasach glawiatorzy. Chociaż może. Ja nie wiem. Nie spotkałem się jeszcze z glawiatorem. Okej. Zapisałem chyba sobie, w każdym razie nie wiem, zapisałem. Już mam taką pamięć, że w ogóle nic nie pamiętam. I co ja to wam mówiłem? Dostaliśmy złocidełko Gamestone Pies. Dobrze, ja to przeczytałem? Gunstone Pies. Tak. Bier tą apteczkę, Lara. Już nie musimy tak bardzo chomikować tych rzeczy. Wiecie co? Ja sobie zmienię broni. Aha, gdybym jeszcze miał jakąś broń. Okej, tu gdzieś było Uzdi, pamiętam. Chyba na samej górze tej wieży dziwnej. To mnie denerwuje. Okej, kolejny glawiator. Lara, zabij go! Dureń. Okej, tutaj mamy jakiś przycisk. Dobra, przyciśnijmy to. Naboje chyba do Uzi. Tutaj czegoś nie było? Nie. I tak. Wezmę sobie chipsa. To nie tutaj. Czyli to tutaj. Tak, ten gladiator już ma wytresowanego lwa oswojonego. Lara! Lwa nie potrafi zabić, a gladiatora to jednym strzałem powaliła. Okej. Piękna historyjka, lew z gladiatorem idą przez życia. Chociaż w sumie tutaj mamy Uzi. No i popatrzcie, jak ta apteczka zlewa się z tłem. Przecież ja jej nie widzę. Okej, bierzmy tą apteczkę. Mamy Uzi, będziemy napieprzać. Była kiedyś taka historyjka. Nie pamiętam tytułu, ale było coś podobnego o glawiatorze, który miał lwa. No może nie glawiatorze, ale takiej osobie, która walczyła z lwem u boku. Okej, tutaj będzie wredna czasówka. To chyba 3 razy trzeba było pociągnąć. Tak, muzyczka była bardzo mroczna. To chyba 3 razy. Bo to, co jest na tej platformie, tam musi pójść... Nie! Głupia Lara! Czy ja jestem zbyt głośny? Przepraszam. A to jest czasówka, ja tej czasówki nie lubię. Ona jest... Dla mnie wredna ta czasówka i po prostu ja tej czasówki nie lubię. Nie! Idiotko! Przepraszam was, macie swoje wymarzone fejle. Trzeba było nie prosić o fejle. Kurde la... Właśnie... To się wytnie! Co ja będę się... Kurde! Teraz męczę się z telefonem! No... LOL! Hello! Aż telefon mi się buntuje. Nie chce mi się odblokować ekran. No odblokujesz się... No... 9 minut nagrywam, o mój Boże! Nie, ja już się nie patyczkuję. Zimna herbatka. Teraz na poważnie. Bo ja nie mogę tak. Kurde luru! Włoś tu! Szybko! Nie denerwuj mnie! Pierre, to szybko! Szybko, szybko! 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 No kurde, Pierre to! Okej, udało się. Dobra, ja w ogóle nie wiem tych chipsów. To jest pewnego rodzaju pułapka. Tam jest sekret. Natomiast tutaj będzie scenka, kascenka. Siedzę cicho. To nie jest proste. Okej, weźcie sobie chipsy, jedźcie. Tak jak ja. An unfortunate situation, no? I've had worse. Indeed, indeed. This is a very deep pit, and in this such a historic venue, I feel sure there may be valuable artifacts lurking in its depths. I can't tempt you to jump down and look. Well, this is my point. I feel you may be better qualified to examine its secret, unless you perished with thought, expired in the fall. Perhaps if you lighten your load a little, it may lessen the impact. The stone you carry? Wondered when you'd get to that. Pull me up, and the stone's yours. And we all leave happily ever after? I think not. Give me your word that once you leave the pit, you will not lay a finger on me. You have my word. Stone? Now, now, Miss Croft, you gave me your word. Come now, Lara. Lara, you promised. Boo! Could you find it in your heart to help me up? I appear to be slipping. Pierre, you know nothing would please me more. We have an agreement. Agreement? Not to lay a finger on you, remember, silly? Anyway, busy girl, got to go. But I... Wredna jesteś, Lara, naprawdę. Don't let me hold you up. No. Okej. Save the game. Później wam pokażę Koloseum, czy chcecie teraz. Myślę, że chcecie teraz zobaczyć Koloseum. W każdym razie to Koloseum nie jest takie jak w Tomb Raider 1. W Tomb Raider 1 to chyba Koloseum było w Grecji. Kurde, ja nie pamiętam. W Grecji było. Tu jest w Rzymie, typowe. Tylko takie brzydkie troszeczkę. Szkoda, że tam nie da się wejść, tak jak w Tomb Raider 1. Była możliwość wejścia do Colosseum. Nie! O kurde. Okej. Idziemy po sekret. Tylko mi pokażcie różyczki. 3 sekrety są. O mój Boże, ja nie pamiętam, gdzie jest jeden. Kurde. A pamiętam, przypomniało mi się. Pamiętam wszystkie. Pamiętam, gdzie się znajdował każdy sekret w tym levelu. Okej. Ten skok jest bardzo denerwujący, gdyż trzeba kliknąć klawisz odpowiedzialny za skakanie, jak już będziemy na samym końcu. No i to jest denerwujące. No. Lol. 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 Nie no. Chcieliście faila, ja nie lubię faili. Lubię faile oglądać u kogoś, ale oczywiście faile są bardzo denerwujące. Zrobię cięcie może. Taki mam pomysł. No, kurde! Po co chcecie te faile? Za dużo wymagacie ich. Kurde. Szybko, bo tracę czas. O, ja chcę ten odcinek, Loro! Głupia jesteś! Ja chcę ten odcinek. No! Pff, kurde, mnie to denerwuje. człowiek naprawdę potrafi się zdenerwować przy takim momencie, gdzie trzeba kliknąć klawisz odpowiedzialny za skakanie, jak już będzie na tej krawędzi. To jest bardzo denerwujące. Okej, save. Ha, nie będzie teraz faila. Nie, nie będzie! No wiesz, Lara, no to ja też mogę mieć pechowy dzień. Tam. Oczywiście. Dobra. Macie, obrazek jeszcze wam pokażę. Przypatrzyliście się? Mam nadzieję, że tak. Bo ja nie. Oczywiście zastępujecie sobie, co nie. Okej. To będzie bardzo denerwująca rzecz. Ile ja nagrywam? Cóż, 16 minut, to jest denerwujące. Ej, ja muszę tu złączyć to. Hello, może by tak... To się z tym skombinowało. Okej, to będzie denerwująca rzecz, gdyż... gdyż... Zobaczycie. No właśnie, dlatego to jest denerwujące. Okej. Nie wiem, czy mamy skoczyć tam. Ja sobie zapiszę. Zapiszę sobie, bo mam majnie zapisywania. Ostatnio. Co ja miałem wam mówić? Tematy się skończyły. Dobra. Wezuwiusz nadal aktywny jest, przynajmniej w tych czasach, do których przyniosła się Lara Croft. No bo wiecie, to jest bardzo dziwne, jak dojdziemy do końca, tam gdzie był ten kamień filozoficzny, to zobaczycie. No zobaczycie, że tam nie ma wyjścia z tej świątyni. Na pewno to jest najkrótszy level, jaki jest w Rzymie. Okej, tu mamy kolejną zgraną parkę. Mianowicie lwa i pana gladiatora. Halo, zabijaj mi go! Okej. Pan gladiator zostawił mi klucz. Zostawił. No dobrze, bo tutaj jest czasem bóg, że pan gladiator nie zostawia klucza i to jest bardzo denerwujące. Ja tu mam Uzi. Ale ja Uzi użyję dopiero jak będzie walka z bossem. O kuzynem pana Pajdały. Okej. Kuzyn pana Pajdały to gladiator, który posiada młot. Okej, kuzyn pana Pajdały to gladiator, który posiada młot trola. Czy trala? Już tego nie pamiętam, sorry. Wybaczcie mi to. Nie, tego nie pamiętam, ale to było bardzo śmieszne. Pamiętam, że to było bardzo śmieszne w Let's Playu Tomb Raider Underworld. No, gini, ty wredna kopio, traora, czy trala, czy jak to tam chce nazywać. Tu już nie popełnię takiego faila i nie zbliżę się do tego... No, nie zbliżyłem się już do tego... Pajdały. I nie zabrał mi życia. Tak. W ogóle tutaj było większe miejsce do walki z nim. Nie to, co z tym... bossem, który miał Excalibur. Save the game. Dużo save'ów tu jest. Dwa klucze. Okej. I tak, zanim weźmiemy kamień filozoficzny, pójdziemy sobie po sekret. Okej. Ja tu mam pecha, że ja dość często... No, właśnie spadam tę. No, to jest denerwujące. Czy tylko ja tak mam, że mnie przenosi do... menu gry! Słyszycie, jak ja biję w klawiaturę? To jest po prostu denerwujące. No. Ile ja to nagrywam? Powiedzcie mi, szybko! Kurde, było tu 20 minut, a jeszcze... Jeszcze jest cutscenek tyle! Łap się, głupia! No, pamiętacie, tutaj było wyjście, natomiast teraz tu jest takie przejście do sekretu. No i tak jak ja mówiłem, to mi wydaje się troszeczkę dziwne. Może na pewno Lara musiała się cofnąć w czasie, bo to jest niemożliwe, żeby tutaj pojawiło się coś takiego. No ale to magia Tomb Raidera. Głupsie! No! Czy mój dźwięk... Dźwięk z gry się nagrywa, mam nadzieję. Okej, tak więc... nasz... Kamień filozoficzny. Jak widać, tutaj umieścił go ten profesorek z Harry'ego Pottera, który w ogóle stworzył ten kamień filozoficzny. Crowbarem go. And so ended the first of many. I'm sure Miss Croft would be the first to apologize for her not entirely courteous behavior regarding some of the more delicate religious artifacts. Father Patrick. No need, my friend. All in a good cause. At least we knew they were in secure hands. Unfortunately, the church was above sending a bulletproof envoy to retrieve them. Ah, but she recognized her place in the great scheme. Some things, as history has illustrated, best left to their slumber. I speak in riddles. I talk of the stricken wolf ship. Ah, the U-boat episode. Miss Croft would never enlighten me as to the details. For my own protection, she would often stress. Indeed, Winston. And for this, you should be grateful. Deep in the bowels of their vessels lay one of the most powerful artifacts in all Christendom. An artifact which, when wielded at the vanguard of an army, would make that army invincible. The Spear of Destiny. But the boat never reached the fatherland with its precious cargo. It disappeared from radar 3 weeks into the journey. This was the resting place of the 52 seamen, and also something much more sinister. The Zapadnaya Litsa port, once the pride of the Russian fleet. Ex-KGB, the majority of them, trained killers. Dealt with mafioso before. Unpleasant memories. Prefer to avoid them whenever possible. Yes, I would prefer this also. Hardly a major search party, is it? There's something you're not telling me. Ah, yes. I'm a big girl now. Hit me with the bad news. It is bad news. The Admiral's allegiance has been bought, and under his command, a nuclear submarine. It's housed in one of the dockyards. Well done. Nuclear submarine. Sounds nice. Perfect holiday. Lara, wait. Take this tracking device. What's this? You're not worried about me. Yes, somebody has to. Touching, but don't wait up. Okej. Tak więc to było na tyle na dzisiaj. Mam bardzo, ale to bardzo dużo pracy. Bo muszę ściągnąć kartcenki i dodać do nich napisy. Tak, teraz zmieniliśmy lokację, znajdujemy się w Rosji, straciliśmy wszystkie dobra. Długo nie pobawiliśmy się Uzi. No niestety. Więc następnymi levelami w tym Tomb Raiderze będą levele z Rosji. Nie za bardzo fajne, no ale... Fajne. Lara w ogóle zmienia strój, ale... to dopiero w następnym odcinku wam powiem, jak mi się ten strój podoba. Więc dziękuję wam wszystkim za uwagę, za miłą zabawę. I do zobaczenia w kolejnym levelu, który nosić będzie nazwę The Base. Tak więc dziękuję wam bardzo i do następnego razu. Cześć, trzymajcie się.